Witam was moi kochani na moim śląskim kanale Słodki Smak Pasji. Dzisiaj mam do was całkiem inny filmik. Tak jak wam już obiecała na moim fit śniadaniu awokado z bananem, żebyście nie wyrzucali tych pesek z awokado, bo możemy sobie z niego fajne drzewko wyhodować. I oto jest filmik. I tutaj mam umyte dwie pestki z awokado. Tak jak powiedziałam, ich nie wyrzucać. Bo co możemy z nimi zrobić? My możemy po prostu sobie wyhodować awokado drzewka. I to jest bardzo prosty sposób, a mianowicie ściągamy taką tą pierwszą, ostrożnie, tą pierwszą taką brązową skórkę z tych awokado, z tych pestek. Tak? Każda pestka ma na dole takie oczko, z tego oczka wyjdzie później korzeń i te oczko musimy pamiętać, żeby zawsze to oczko było w wodzie. I pokażę wam, jak to zrobić. Potrzebujemy do tego po dwie wykałaczki na każdą i potrzebujemy jakieś takie dwie płaskie, nie za duże, nie wiem, foremki. Ja mam takie dwie szklane tutaj podstawki i tak te oczko, co jest na dole, musi zawsze być zamoczone w wodzie, a te wykałaczki zapobiegną temu, żeby to całe awokado nie leżało w tej wodzie i żeby te oczko tylko dotykało tej wody. O, tak to zrobimy i wypełniamy to zaraz wodą. Lejemy wodę i odstawiamy to na parapet, na okno i cały czas tylko pilnujemy, żeby zawsze miały one tą wodę od spodu. A tutaj jest moje jedno awokado, które mam 3 tygodnie. Ono później przez środek tak pęknie, z góry wychodzi roślinka, a z dołu tego oczka wychodzi mi tutaj już korzeń. Jeszcze troszkę i dam je do ziemi. Na ogródku mam 2 duże awokada z 1,5 roczne drzewka. Dodam wam zdjęcia, jak one już wyglądają. W zimę mam je w domu, a na lato wystawiam je na ogródku. I to tyle. Pa, pa. Mam nadzieję, że wam się podobało.